28. Witajcie moi drodzy. Drodzy, ten tutaj nasza rozmowa będzie transmitowana w wielu źródłach, w wielu mediach, więc ja was witam jako moi drodzy, ale jesteście też drogimi Adama. Niestety drogimi Kajetana się nie udało w międzyczasie ustawić, a Kamil pewnie nie dałby mi tak uprawnień administratorskich do swojego kanału. I tak, Kamil jest osobą, która nie była co prawda widoczna wcześniej na miniaturce, ale pojawił się, zgodził się, więc jesteśmy w czwórkę. I dzisiaj będziemy rozmawiali na temat pracy, na temat znajdowania pracy, na temat pracy jako programista, na temat bycia programistą. No i mam nadzieję, że w odróżnieniu od wczorajszego live'a słychać mnie od pierwszych minut. Było mi bardzo miło z tego powodu. No i cóż, myślę, że może nie wszyscy wszystkich znacie, więc proponuję, żebyśmy się po prostu przedstawili i opowiedzieli dwa słowa o sobie. Więc na pierwszy ogień piszący teraz coś na klawiaturze. Mam nadzieję, że się w porę ogarnie, jak skończę to mówić. Adam, pamiętaj tylko się odciszyć. Adam, odcisz się. Specjalnie to robię. Myślałem, że będą pisać jak u ciebie wczoraj, że nie ma dźwięku. I Alina będzie musiała przyjść do mnie wtedy, a nie do ciebie. Zapukać drzwi. Czy ja mam się przedstawić, tak? Python developer. Tematy chmurowe obecnie, głównie Google Cloud Platform. Natomiast no tak jakby w sumie robimy z Kasprem mniej więcej to samo, czyli próbujemy szerzyć tutaj wiedzę na temat Pythona. Teraz mogę wybrać następną osobę. Jest wymutowany, on to robi specjalnie. To ja wybieram sobie Kajetana. Jedziesz, Kajetan. To teraz ja. Ja się nie będę bawił, ja zawsze działam. Cześć, jestem Kajtek. W porównaniu do tych dwóch jegomościów, których już znacie, ja zajmuję się raczej C-Sharpem, ale też zajmuję się tym, żeby szerzyć wiedzę dotyczącą programowania, tego, jak się przebranżowić, jak wzrastać jako programista i jak się fajnie bawić programowaniem. Dziękuję. Okay. A teraz Kamil. Bardzo dziękuję. Cześć, ja jestem... Już słychać mnie, tak? Mam nadzieję, że... Słychać. Dobrze, odmiutowałem się. W takim razie ja jestem Kamil. Programistą jestem od ponad 10 lat, tak? Zawodowo, bo dla siebie programuję dużo dłużej. Natomiast od 4 lat prowadzę na YouTubie kanał Jak nauczyć się programowania, gdzie też tę swoją wiedzę przekazuję, dzielę się nią i motywuję do tego, żeby uczyć się programowania. Także dzięki i również witam wszystkich na tym streamie. Super. A w jakiej technologii by się Kamilu przypisał? Ja głównie Java. Także zawodowo, znaczy robię różne rzeczy dla siebie też, jakby wiadomo, staram się uczyć różnych rzeczy, natomiast zawsze zawodowo w pracy to była głównie Java. Super. Już pierwsze pytania się pojawiają. Bardzo fajnie. Jeżeli macie pytania do każdego z nas, to po prostu je wrzucajcie na czat. Będziemy odpowiadali, a tutaj będziemy wybierali naszego odpowiadającego. Natomiast jeżeli pytania są na przykład skierowane ku konkretnej osobie, to możecie też napisać imiona, widzicie, chyba, nie widzicie, ale to znacie nas na pewno, to wiecie kto jest kto. Dobrze, ja sobie przygotowałem kilka takich pytań, myślę, że pytań, które się powtarzają bardzo często, przynajmniej przychodzą do mnie osoby i o to pytają, możecie też, jeżeli macie swoje propozycje, też tutaj pytania tak tego typu dodawać, do nich nawiązywać i wszyscy ci, którzy rozpoczynają, tak naprawdę ich interesują najczęściej pierwsze kroki, zastanawiają się nad tym, jakie te pierwsze kroki były i jak to się stało, że się doszło do tego momentu, bo chciałbym, żeby ten live był też taką właśnie szansą, udowodnieniem na to, że się da, że można i żeby każdy z was opowiedział o swojej drodze i powiedział, jak to się wydarzyło, że faktycznie się znaleźliście w takim miejscu. I tutaj temat, który chciałbym poruszyć, to jest, jak wyglądał u ciebie proces nauki programowania. Czy to był mentor, czy to były tutoriale, czy siedzieliście i próbowaliście, nie wiem, rozwiązać jakieś projekty już na samym początku, czy może mieliście jakiś plan i cóż, zacznijmy może od Kajetana. Miałem nadzieję, że będę ostatni. Dlatego się wybrałem jako pierwszego. Dobrze. Jak u mnie wyglądał proces nauki programowania? To był proces trudny, skomplikowany i bardzo długi, zdecydowanie dłuższy niż powinien być, bo ja w porównaniu do na przykład Kaspra jestem wyuczonym systemowo programistą, to znaczy jestem po studiach informatycznych.
I nie wiem, czy to był dobry kierunek, bo faktycznie po całych studiach nie umiałem programować. Kompletnie nie umiałem programować i programowania nauczyłem się dopiero w pierwszej pracy. I to jest właśnie ciekawe, jak mocno czasy się tak naprawdę zmieniły, bo teraz od tych juniorów biednych wymaga się bardzo dużo rzeczy, a jak my zaczynaliśmy i pewnie chłopaki to po części potwierdzą, to kiedyś było faktycznie tak, że firmy zdarzało się, że brały ludzi na juniorów, którzy nie potrafili programować i dawali im trochę czasu na to, żeby się nauczyć. Teraz to troszeczkę się zmieniło, ale w ogóle czasy się zmieniły, bo też wychowaliśmy się w takich czasach, kiedy senior developer to była taka osoba, która kisiła tą swoją wiedzę bardzo często w sobie i nie dawała się nikomu rozwinąć, bo on musiał być najważniejszy albo ona musiała być najważniejsza. I tego dzielenia się wiedzą nie było tyle, ile jest w tej chwili. Dlatego, no dobrze, ale nie o tym było pytanie. Jak ja się właściwie nauczyłem programować? Poszedłem do pracy i tam się nauczyłem programować. Uczyłem się z tutoriali, uczyłem się z dokumentacji, uczyłem się z książek, z tego, co właściwie wtedy było dostępne. Ale to był duży problem tak naprawdę, bo mam wrażenie, że przez długi czas uczyłem się programowania, a nie do końca wiedziałem, czy idę w dobrym kierunku. Bo właśnie. To był .NET od razu? Tak, to był. Znaczy, jak byłem w liceum, to się bawiłem trochę PHP-em, ale PHP mi się od samego początku jakiś wydawał taki nie do końca. Jak zobaczyłem C Sharpa, to od razu stwierdziłem, że to będzie zdecydowanie przyjemniejsze. I tak zostałem. Rozumiem. Okej. Okay. Ciekawie. I w tej pierwszej pracy tak naprawdę to ten początek twój jak wyglądał, że ty miałeś już jakieś jakby pierwszy projekt, jak nie umiałeś programować, tak wyglądała rekrutacja w ogóle twoja, kiedy mówisz, że miałeś mało wiedzy. Kurczę, no i teraz dużo, dużo tajemnic się wyda na tym live'ie. Bo to pierwszą... mam nie pytać? Nie, to nie ma problemu jakby. Możecie mówić pomidor w razie czego, sorry. Tak ten. Nie. Pierwszą pracę dostałem po prostu po znajomości. Kolega mojej mamy z liceum prowadził firmę, potrzebował programistów. Miał już kilku, ale potrzebował więcej i stwierdził, że może mnie przeszkolić z C-Sharpa, nawet jeśli w C-Sharpie nie programowałem. I no właśnie, i to jest też coś, co jest mocno do zapamiętania, bo teraz cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Natomiast wtedy, jak poszedłem do pierwszej pracy, to nie rozumiałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, w którą stronę iść. Od kolegów słyszałem, że może w ogóle powinienem zająć się czymś innym, że na programistę się nie nadaje. No i no tak, to była taka ciężka. To do tego jeszcze przejdziemy. Super, że tak powiedziałeś. I to samo pytanie, jeżeli możemy, to bym zadał też Kamilowi, w sensie jak u ciebie ten wyglądał proces nauki, bo strasznie mnie to interesuje. Czy to faktycznie się uczyłeś tutoriali? Wiem, że gazetki miały duże znaczenie, prawda, u ciebie? To znaczy, wiesz, to tych etapów, tak, tych etapów było kilka. Nauki programowania, bo to nie było tak, że po prostu stwierdziłem, dobra, nauczę się teraz programowania i po roku potrafiłem już programować. Tylko takie pierwsze kroki stawiałem, jak byłem jeszcze dzieciakiem. Miałem wtedy właśnie chyba 12 lat i kursy w CD Action były programowania i jakieś pierwsze kroki sobie właśnie wtedy postawiłem. Napisałem wtedy program do wyliczania średniej w szkole, bo była średnia ważona w szkole, także trzeba było trochę zawsze tam dodać, pomnożyć, no i stwierdziłem, że fajnie byłoby to zautomatyzować. Więc jakby to też było takie, myślę, o tyle ciekawe, że jakby od razu starałem się uczyć tego programowania w praktyce, żeby nie było tak, że uczę się nie wiadomo po co, tylko stwierdziłem, aha, skoro można coś zaprogramować, zautomatyzować, no to zrobię to, napiszę to raz i później będę mógł to wykorzystywać. No i tylko problem był taki, że potem jak napisałem ten program i on był całkiem fajny, nie bardzo miałem pomysły, co robić dalej. Po prostu nie miałem pomysłów na kolejne projekty, więc ta moja nauka programowania trochę jakby stanęła w miejscu, ale to też nie jest tak, że nie robiłem nic, no bo ja wtedy też robiłem sobie jakieś strony internetowe dla siebie, także to były takie podstawy HTML-a, no CSS-a może mniej. No i gdzieś wiadomo, jak się robiło te strony internetowe, to chciało się, żeby było na nich coś więcej. Nie? W tamtych czasach na przykład takim czymś były liczniki gości, więc już można było coś sobie też właśnie zrobić. Czy JavaScript, bo wtedy już też wchodził, tylko JavaScript wtedy był trochę wykorzystywany w inny sposób niż
dzisiaj, bo teraz JavaScript wykorzystywany jest tak naprawdę do tworzenia wielkich systemów. Wtedy to był taki język, który no przez niektórych nawet nie był do końca poważnie traktowany, jego możliwości były zupełnie inne, ale można było strony w pewien sposób zdynamizować. No i kolejne jakieś kroki to podejmowałem w liceum. Wtedy pamiętam, że zainteresowałem się trochę PHP, próbowałem tworzyć taką swoją grę internetową, taką powiedzmy, w tamtych czasach pamiętam, koledzy z klasy grali mocno Wogame'a i starałem się zrobić coś podobnego. Tak. I to nawet to miałoby sens, w sensie jakby na tyle potrafiłem już wtedy sobie z tym programowaniem poradzić, że potrafiłbym taką powiedzmy prostą grę napisać, no z tym, że wiadomo, było dużo różnych rzeczy, więc nawet nie starczyło mi czasu, żeby ją dokończyć, ale podstawy były. Tak więc tego PHP się uczyłem, przy okazji był wiadomo MySQL musiał być, no bo musiała być jakaś baza danych. Wtedy też stworzyłem cały system dla takiego magazynu muzycznego, który współtworzyłem. No i tak te właśnie kolejne kroki postępowały. No i w tamtym czasie już powiedzmy będąc z liceum, ja wiedziałem, że zostanę raczej programistą, że to będzie moja rzecz, którą będę robił, po prostu jakby były dwa aspekty. Pierwszy aspekt, że wiedziałem, że programowanie to jest po prostu dobry zawód, który, dzięki któremu można dobrze zarabiać, a po drugie lubiłem to robić, więc jakby byłoby to wręcz głupie, gdybym z tego nie skorzystał, bo mogłem robić to, co po prostu sprawiało mi radość, bo zawsze lubiłem programować. Także dla mnie naturalne też było, żeby pójść na studia. Akurat ja ze studiów jestem bardzo zadowolony, bo ja byłem na takim bardzo specyficznym wydziale, który się nazywa IFE na Politechnice Łódzkiej. No i tam całe studia były po angielsku. To jest w ogóle, ostatnio byłem też swoją drogą. Właśnie w zeszły weekend byłem teraz na takiej gali z okazji 30-lecia istnienia mojego wydziału, a w zasadzie jednostki międzywydziałowej, bo to nie jest formalnie nawet wydział. I to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie faktycznie studia, tak mówią, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie faktycznie całe studia są w języku angielskim. Wszystkie przedmioty, wszystko jest po angielsku. Do tego obowiązkowy był semestr, a nawet dwa semestry można było pojechać, jeden semestr obowiązkowy, a ktoś chciał to mógł na dwa semestry, czy na cały rok. Był wyjazdowy, czyli pojechaliśmy na Erasmusa, ja studiowałem wtedy w Kopenhadze i też bardzo dużo się nauczyłem wtedy, bo nauczyłem się trochę też jakby pracy w inny sposób, dużo praktyki tam miałem. Także no ja jestem ze studiów bardzo zadowolony, bo one mi bardzo dużo dały, ale też dały dużo pod kątem właśnie takich właśnie wyjazdu, dały mi dużo pod kątem kontaktów, no bo poznałem ludzi, którzy no też obecnie robią naprawdę bardzo fajne rzeczy. I jakby to też było takie środowisko, gdzie w sumie wzajemnie się motywowaliśmy. To mi też dało opcję później wyjazdu na praktyki do Stanów, także ja dużo tych zalet studiów widziałem, chociaż formalnie moje studia właśnie nie były informatyką. Ja szedłem na studia, które się nazywały, to była taka ciekawa rzecz, Telecommunications and Computer Science, ale to Computer Science tak naprawdę było w bardzo małej ilości, bo to realizowaliśmy program polskich studiów elektronika i telekomunikacja, także było więcej elektroniki, która mnie specjalnie interesowała niż samego programowania, samej informatyki. No i też tak jakby jest, że no na studiach, studia to nie jest szkoła programowania, to zawsze mówię. I też jakby zawsze mówię o tym, żeby osoby, które się zastanawiają, czy studiować, czy nie, żeby do tego podchodziły we właściwy sposób, bo to nie jest tak, że studia trzeba mieć, bo można programować, być świetnym programistą, nie posiadając studiów. Tylko ja zawsze przestrzegam przed takim myśleniem, a skoro nie potrzeba studiów do programowania, to programowanie musi być strasznie proste, bo skoro nie trzeba studiować, no to nie wiadomo, problem. Dwa miesiące i będę programistą, a to właśnie tak nie działa. Bo tylko jeden też wspomniałeś, że kiedyś było tak, że jakby firmy potrafiły przyjąć osoby bez jakiegoś tam doświadczenia, no ale właśnie, to najczęściej to były to osoby, które na przykład skończyły studia i jakby prawdopodobieństwo, że ktoś skończył trudne studia informatyczne, które trwają 3,5 roku i mimo to sobie nie poradzi z nauką programowania, moim zdaniem jest jakby takie, jakby w sensie, no może się to zdarzyć, że ktoś będzie taki, że sobie nie, że tego nie ogarnie, ale jednak jest duża szansa, że jeżeli ktoś sobie poradził z takimi trudnymi studiami, no to sobie poradzi, dlatego firmy zawsze dawały trochę taki kredyt zaufania. No i dlatego ja mówię, że jeżeli ktoś tych studiów nie ma, bo nie musi mieć, to po prostu musi wykazać się właśnie jakby wiedzą, musi się wykazać projektami. I wtedy nikt nie będzie tak naprawdę patrzył, czy to właśnie czy jest skończona informatyka, czy jakiekolwiek inne studia, bo jeżeli mamy fajne projekty CV w portfolio, no to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz. No i właśnie jakby właśnie jeszcze wracając do tego pytania, jak się uczyłem, no to ja zawsze starałem się uczyć właśnie bardzo praktycznie na konkretnych projektach. Czyli był właśnie najpierw ten program do obliczania średniej, później był ten cały system,
No i później były projekty na studiach, też właśnie miałem projekty, bo studia wymuszały tworzenie projektu. No i robiłem też rzeczy dla siebie, także to była nauka cały czas oparta na praktyce. I właśnie też jak już później szedłem najpierw na pierwsze praktyki i później do pracy, no to już miałem właśnie te projekty w portfolio, którymi mogłem się pochwalić, czyli ten system magazynu internetowego, system zarządzania treścią, były tam szachy, no i było jeszcze parę innych, myślę, dosyć ciekawych rzeczy, także ja zawsze mówię praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Z tą praktyką ja się jak najbardziej zgodzę, natomiast tutaj też zauważyłem, że jeśli chodzi o studia, to tak samo jak i w przypadku studiów, jak i w przypadku nauki własnej, bardzo ważne są materiały, nie? Że czasem się zdarza, że uczysz się, ja tak miałem z HTML-em, że się uczyłem z jakiejś książki gdzieś wygrzebanej z jakiejś biblioteki, no i się uczyłem tego HTML-a, napisałem pierwszą stronę, drugą stronę, trzecią stronę, w końcu trafiłem na kogoś, kto wiedział więcej, mówi: słuchaj, ale tego się już nie używa, wiesz, dobre 2 lata, bo to był HTML4, a wtedy był już XHTML, więc myślę, że na studiach też tak czasem jest, nie? Że możesz się uczyć rzeczy, które są troszeczkę przedawnione i nie zawsze są prawidłowe, bo zależy na kogo trafisz tak naprawdę, jak w przypadku bootcampów i w przypadku wszystkiego. I to jest też, a druga rzecz, z której się śmiałem, to że Alinka mi powiedziała pierwsze, co powiedziała, to mówi: tylko nie zaczynajcie od studiów, bo ja chciałem zacząć od studiów, ale mówi: tylko nie o studiach. I co? I się nie udało. Tak, to jeszcze właśnie powiem, jeszcze mogę tylko dokończyć, bo jeszcze chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś o tym, że nie zawsze właśnie są dobre materiały. No i tak, to jest prawda, czy to jest minus taki, że bardzo często niestety wykładowcy na studiach są osobami, które no całe życie spędziły tylko i wyłącznie na uczelni i do końca jakby mają doświadczenie w takim rzeczywistym świecie, czyli na przykład właśnie, no nie wiem, w pracy w branży IT. Na to też trzeba, wiadomo, zwracać uwagę. Jakby to też jest ważne, że jak już studiujemy, to żeby nauczyć się tę wiedzę filtrować, bo to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, bo nie wszystko jest potrzebne. Ja też miałem bardzo dużo rzeczy na studiach, które no niespecjalnie mi się przydawały, więc zawsze starałem się skupiać na tym, co jest faktycznie istotne. No bo najgorsze jest faktycznie, co jak mówisz, że człowiek się uczy, a tak naprawdę kręci się w kółko, bo nie wie, czego się uczyć. A jeszcze tylko jedna ciekawostka muszę powiedzieć właśnie, bo mówiłem, że byłem na tym... Szybciej wychodzisz, to możesz. Tak, to jeszcze... Ale fajnie się gadałeś, jeszcze mam co prawda obowiązki, mnie trochę mówię gonią, ale mam nadzieję, że jeszcze chwilkę zostanę. A jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, bo że byłem na tej gali z okazji 30-lecia mojego wydziału i teraz się dowiedziałem, że właśnie sporo się zmieniło od czasu, jak skończyłem studia i podobno teraz około 50% wykładowców na tym moim wydziale to są osoby, które nie są nauczycielami akademickimi, tylko to są osoby, które faktycznie pracują w firmach. Także to jest taki też ciekawy eksperyment, który myślę bo inne uczelnie też mogłyby kiedyś przejąć, bo to pewnie, uważam, to w przykładzie że to jest fajna widzimy, rzecz. Że, na przykładzie YouTube'a widzimy, że osoby, które mają doświadczenie, tak naprawdę też są dobrymi nauczycielami, nie? Dokładnie. Najbardziej. Tak. Czyli wszyscy jedziemy do Łodzi. Tak. Zapraszam. Do Łodzi. Bardzo ładne miasto. I do Adama, i do Kamila. No, Wojciech tutaj ładnie podsumował, że praca będąca jednocześnie pasją powinna być naturalnym celem każdego człowieka. Dobrze, ale Adam tyle z kamerą tutaj nam nakombinował, cóż nas zmieniał, pokazał się z tylu różnych kątów, że już wypadałoby Adama też zapytać, żeby się nie wypalił. Więc dawaj, Adamie, jak to u ciebie wyglądało? Dlaczego w ogóle zacząłeś się uczyć? Z czego zacząłeś się uczyć? Jak się uczyłeś? Co ci to dało i jak to wyglądało? Wiesz co, ja też jestem z tego gatunku, co Kamil, nawet z tej samej uczelni. Co prawda ja nie miałem tyle szczęścia właśnie i nie trafiłem na IFE, aczkolwiek chyba przedwczoraj tam byłem i sobie trochę pogadałem z ludźmi z IFE i rzeczywiście te wyjazdy erasmusowe są, to jest moc, nie? Ja żałuję, że tego nie zrobiłem. Natomiast to, co ja zrobiłem, to ja w końcu, ja sobie tam, wiecie, próbowałem trochę podkręcić śrubę na tych studiach, żeby coś tam więcej się nauczyć. I tak naprawdę, znaczy na studia trafiłem w ogóle dlatego, że chciałem być hakerem. I jakby ktoś chciał być hakerem, to studia to nie nauczą cię być hakerem. Więc to jakby były takie, wiecie, marzenia wieku dziecięcego. Natomiast był taki moment, i tu już byłem na takim wydziale, który nazywał się w Teams, i tam robiliśmy projekt, i ten projekt wymagał PHP-a. A ja byłem programistą C++, znaczy uczyliśmy się wtedy C++, nie? Bo takie były prawidła, że trzeba się nauczyć to tego C++. PHP, tylko że bez dolarów. No właśnie, wiesz, jakby, no to był szok, nie? No ale trzeba było tam, była jakaś tam stacja pogodowa i, że tak powiem, w PHP robiliśmy jakieś fronty do tej stacji pogodowej, żeby nam pokazywała, z której strony wieje wiatr, jaka jest temperatura i tak dalej, nie?
I przypadkiem zupełnie się nauczyłem PHP wtedy i zupełnie przypadkiem się nauczyłem jakiegoś tam frameworka, który teraz pewnie jest już nieużywany do PHP. CodeIgniter? Tak, dokładnie ten. A, pamiętasz. I to było tak, że to było takie objawienie, nie? Bo wiecie, w tym C++ tam się robiło jakieś tam, nie wiem, jakieś takie programy, które no, tam niby działały, nie? Ale one były takie dość dużą abstrakcją dla mnie, typu tam, nie wiem, własna biblioteka stringa, nie? Albo jak tam, nie wiem, jakieś takie tam listy własne, pisanie powiązanych list jakiś tam, nie? I to były takie zadanka, wiecie, takie prawidła dla, takie gamy dla programistów, nie? A tu w tym PHP żeśmy zrobili coś, co działało i to było takie, ojejku, nie? Ty, to fajne jest, nie? To można komuś sprzedać w ogóle, nie? I w ten sposób zostałem potem pracownikiem takiej firmy, która robiła gry planszowe i potrzebowała programistów PHP i tam im robiłem takie różne dziwne rzeczy za kasę i to było to był chyba ten moment, nie? Więc jakby to była nauka przez co? Przez potrzebę chyba, nie? Przez potrzebę? No może, no. Przez projekt. Przez jakie języki przeszedłeś? Jak to w ogóle ta droga wyglądała u ciebie? Mówię ja przeszedłem PHP. Każdy w Kaję tam mówię PHP, ja też mam PHP. Kamil, ty programowałeś w PHP? Wiesz co, ja ciężko powiedzieć, że programowałem w PHP. Jakby to były naprawdę proste rzeczy, takie właśnie crudowe rzeczy, moje pierwsze kroki. Także na tym się uczyłem tak naprawdę. No czekaj, wszyscy powiedzieliśmy, że programowaliśmy w PHP, ale... więc jesteśmy w jednym teamie, nie musisz się wstydzić. Tak, nie, wiesz co, nie miałem właśnie, wiesz co, kontaktu z tym językiem od bardzo dawna, natomiast wydaje mi się z tego, że tam dochodzą do mnie informacje, to, że całkiem niezły to jest język, już się bardzo ładnie rozwinął, że kiedyś faktycznie ludzie tak niezbyt do niego też poważnie podchodzili, jak nie wiem, jak właśnie kiedyś do JavaScriptu, a tu się okazuje, że no właśnie nie ma czego się wstydzić, tak? Nie, no ja generalnie dobrze to wspominam, bo to były właśnie pierwsze kroki. Dla mnie to było fajne, że PHP też umożliwiał mi wyświetlanie rzeczy na stronach, czyli właśnie to od razu coś pisałem i były efekty. Naprawdę nie wiem, no ja wspominam to dobrze. Ja tu jestem zdecydowanym zwolennikiem też tego, żeby PHP nie hejtować. Tak sobie żartuję, bo to wszyscy się śmieją, to też się pośmieję. Natomiast w PHP koduję już no, najdłużej ze wszystkich języków moich i jestem bardzo z tego zadowolony. Natomiast, że ktoś się nabija z PHP, tutaj Kamil tutaj słusznie przywołał przykład JavaScriptu, to pamiętam, że jak pytałem kolegę, bo miałem tego kolegę, który wszystko wiedział i mówiłem mu, słuchaj, ja idę w tego PHP, to dobry wybór jest? On mówi, dobry, będziesz robił stronki, będzie fajnie. Mówi, okej, a ten JavaScript, to jest taki dobry język, to warto, bo to też niektórzy mówią o tym JavaScriptie. No wiesz, jak chcesz robić właśnie liczniki gości takie na stronach, albo dziurawe jakieś aplety, albo chcesz, żeby za twoim kursorem biegał kod, no to w JavaScriptie takie rzeczy się robi, nie? To w ogóle innego zastosowania ten język nie ma w ogóle. On zaraz umrze, spokojnie, w ogóle się nie przejmuj, idź w PHP. Więc bardzo mocno się wszystko zmieniło za sprawą Node.js-a oczywiście, natomiast tutaj nie teraz i nie o tym, ale fajnie, że temat został poruszony. Adamowi zabrałem głos tak w trakcie, bezczelnie wyrwałem mu go, więc proponuję, żeby Adam dokończył i powiedział... Jestem przyzwyczajony, nie? Natomiast... Jak to ciebie było z językami? Ja z tym PHP-em to miałem tak naprawdę mało do czynienia, słuchajcie, bo ja to programowałem w tym PHP parę miesięcy dosłownie. Zatrudniłem się jako PHP developer, co jest skrótem od... Pretty Hot Programmer, to jest rozwinięcie skrótu. To definicyjnie ty. Natomiast ja większość życia, bo słuchajcie, jakieś chyba 7 lat, no może 6, to ja robiłem w C++, nie? Więc ja jestem tak naprawdę, jakby patrząc po długości, to ja jestem bardziej C++ developer, aczkolwiek już leci teraz 4. rok w Pythonie, także mi się wydaje, że może jakby w pewnym momencie przegonię, nie? I będę w końcu powiedzieć, że raczej jestem od Pythona, ale to przyszłość. Czyli jeżeli chodzi o te języki, to jedyną prawilną osobą od początku do końca wyznającą ten sam język jest Kajetan. Bo Kajetan co prawda miał chwilę swoje słabości w PHP na początku, jak mówił, ale potem już dotnet. Tylko nie wiem, czy to jest plus czy minus tak właściwie. Czemu? No bo może mam jakąś swoją specjalizację, ale coraz częściej mnie gdzieś trochę kusi, żebyś mnie nauczył Pythona. I żeby spróbować czegoś innego. Przepraszam, trochę się boję, że polubię. No ale czemu nie? Możesz mnie kiedyś zaprosić na innego live'a i możemy się pouczyć. Pewnie. Alina do ciebie zadzwoniła i powiedziała, ej, powiedz, że PyStar, zacznijcie mówić o PyStarcie, bo PyStar się sprzedaje, tak?
Ale bardzo, bardzo mi się podoba to przejście, bardzo mi się podoba, tak, bo to ważna informacja, tutaj na dole macie informację, sobie podróżuję z lewa na prawą, że PyStart wrócił, jest to druga edycja, zachęcam do wejścia, dzisiaj nie będziemy dużo sprzedawali, bo to jakby rozmawiamy i nie chcę też naszych tutaj gości wykorzystywać, ale jeżeli macie ochotę, to wejdźcie na stronę PyStart.pl i zobaczcie, co tam się dzieje i jakie bonusy dla was z Alinką przygotowaliśmy. W międzyczasie dostaliśmy też kilka komplementów. Miło panów posłuchać, napisał Jakub. Jakub, dawno nie widziano mnie na kanale, cieszę się Jakubie, że wróciłeś. Zapamiętana postać. To są cztery plusy. To czy my jesteśmy czterema plusami? Cztery plusy w C-Sharpie są. To ja ci wytłumaczę ten żarcik, taki inside joke trochę z C-Sharpa. To trudne będzie? No bo tam jest ten krzyżyk, nie? I to są cztery plusy połączone. Aha, o, dobra, okej, zrozumiałem. To jest hash się nazywa po polsku. Tak. Płotek, ja wiem tylko, Jehowi co zaznaczy, przychodzą i ty jesteś dla nich niezbyt miły, jeżeli ktoś jest świadkiem, to przepraszam, a takie trzy krzyżyki zostawiają, więc C-Sharp to po prostu jest plus jeden, więc... A, to już zrozumiałem, no to już wiem, skąd to wzięło. Okay. Znaczy, jak trzy krzyżyki takie, ale gdzie, tak, gdzie to jest? U mojej mamy przy drzwiach były narysowane takie trzy, taki był jeden, drugi u góry i trzeci po prawej stronie. I to podobno... I to poczekajcie, ja sobie idę krzyżyki zrobić. Jest taka opcja. Dobrze. Natomiast oczywiście, tak jak wspominałem na początku, jeżeli macie ochotę tutaj, drogie czaty, na zadawanie pytań, to śmiało te pytania możecie zadawać. Nam będzie szalenie miło, że możemy na te pytania również odpowiedzieć. Natomiast ja oczywiście jestem przygotowany i pytań mam jeszcze więcej dla naszych gości. No i cóż, jeżeli wiemy już o tym, bo rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak wygląda u ciebie proces nauki, programowania, mentor i tutoriale, to w którymś momencie każdy człowiek, który nabiera umiejętności, nabiera ich na tyle dużo, że stwierdza, że chciałby się nimi podzielić. No i zaczyna się dzielić od tego, że sobie idzie, nie wiem, męczy kolegów w pracy, potem próbuje namówić te HR-y w swojej pracy, żeby ci wysłały go na jakąś konferencję i żeby na tej konferencji mógł coś popowiadać. No ale jak nikt na tych konferencjach, jak konferencji mało, to pierwsza opcja, albo druga, jak HR-y mówią, dobra, ej, ale żebyś cztery razy, nie idziesz czwarty raz, to wtedy się zakłada coś, co nazywa się YouTube. I to mnie strasznie zainteresowało, tutaj zasłaniam Kajetana na chwilę, zaraz odsłonię. Dlaczego zdecydowałeś się zostać YouTuberem, przekazywać swoją wiedzę? Jak wyglądały twoje początki? W ogóle jak to się wydarzyło, że ktoś z nas, bo mówiło się o tym, że programista to jest taka osoba, która tam wyszła z piwnicy i to jak to się stało, że taki piwniczak stał się YouTuberem? I tutaj, że Kamil jest z nami dzisiaj krócej, to zaczynamy od, i ma chyba największy staż u naszego wspólnego pracodawcy, którym jest YouTube, to bardzo mnie to interesuje. No dobra, to wywołane do tablicy odpowiadam na to pytanie. Generalnie zawsze uważałem, że potrafię opowiadać o tym programowaniu w takich prostych słowach, bo czasem miałem wrażenie, że inne osoby, które coś tłumaczyły, nie wiem, nawet w pracy, to potrafiły, nie wiem, nawet proste tematy w jakiś taki trudny sposób przedstawiać, zawiły. Natomiast ja uważałem, że miałem jakby właśnie coś zupełnie odwrotnego, czyli te trudne tematy potrafiłem rozłożyć na jakieś proste, no pokazać tam na prostych przykładach, takich życiowych przykładach. I nawet osoby, które nie miały doświadczenia z programowaniem, jak mówiłem im, na przykład tłumaczyłem, czym w ogóle programowanie jest, no to widziałem takie zrozumienie w ich oczach i stwierdziłem, że to jest chyba to, co chciałbym robić, czyli dzielić się tą wiedzą. Zwłaszcza, że ja zawsze bardzo lubiłem jakieś prezentacje dawać, wystąpienia publiczne, więc stwierdziłem, że też się na tym YouTubie odnajdę. A jeżeli chodzi o właśnie o te początki na YouTubie, no to były dla mnie też trochę zaskakujące z tego powodu, że tak jak mówię, wydawało mi się zawsze, znaczy nie wydawało mi się, lubiłem wystąpienia publiczne, zawsze czułem się na nich dobrze, także wychodziłem na scenę i jakby nie czułem nigdy tego takiego stresu, jak mają niektórzy, tylko raczej właśnie to działało odwrotnie, że jak już wychodziłem i mówiłem do ludzi, no to mnie jakby nakręcało, taka adrenalina i te prezentacje wyglądały naprawdę fajnie. Natomiast, no i myślałem, że właśnie przy YouTube będzie dokładnie tak samo. No i pamiętam, że jak nagrywałem ten pierwszy film, no to udało mi się chyba go nagrać dopiero za trzecim podejściem, w trzecim miejscu, bo pierwsze dwa razy były takie, że no wiedziałem mniej więcej, co mam powiedzieć. Wydawało mi się, że to będzie fajne. Włączyłem aparat, ustawiłem kamerę na siebie, obiektyw na siebie,
No i się okazało, że nie potrafię w ten sposób w ogóle do tego obiektywu mówić, no bo jednak na scenie jest zupełnie inaczej, bo mamy ludzi, których widzimy, więc widzimy ich reakcję, a tutaj była po prostu kamera, ten czarny obiektyw i tyle. I trzeba było sobie jakoś radzić, wyobrazić sobie, że się mówi do innych ludzi. To było naprawdę dla mnie bardzo dziwne i chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się do tego. No i jeszcze druga rzecz była taka, że w momencie, kiedy wychodzimy na scenę, to wszystko dzieje się na żywo, więc ludzie, którzy są na widowni, rozumieją, że może być pewien stres, rozumieją, że możemy o czymś zapomnieć, że możemy się pomylić, także no wiadomo, wybaczają błędy. Natomiast w przypadku, kiedy coś nagrywamy, no to już wiadomo, że no przecież jak nagrywamy, to możemy zatrzymać nagrywanie, możemy nagrać coś jeszcze raz, możemy coś wyciąć z tego filmu. No i to uważam, że trochę taką presję też narzuca takiego perfekcjonizmu, przynajmniej no ja tak miałem, że no jak się na przykład zastanowiłem nad czymś, zawahałem, mówię dobra, no to wyłączam, jeszcze raz nagrywam, jeszcze raz, i to strasznie mnie męczyło przez no jakieś tam powiedzmy kilka tygodni, no ale koniec końców nauczyłem się też tego i myślę, że cały czas się w sumie uczę, bo jeszcze tak. To powtarzasz całe kwestie, czy na przykład, bo ja na przykład ja mam tak, że jak nagrywam, mówię na przykład i wczoraj poszedłem i ten, to potem jak chcę coś zmienić, to tylko zaczynam od któregoś słowa, a ty masz także większą część? No raczej większą część, to zależy w sumie, bo czasem jest tak, bo też czasem jest tak, że jak już mówię, to czasem jak się pomylę, to do końca nie jestem pewien, w którym miejscu się pomyliłem, bo jest jakiś taki flow. Okej, rozumiem. I wtedy się zastanawiam i mówię, kurczę, co tam było wcześniej? No i muszę czasem cofać i patrzeć, od którego miejsca powinienem nagrać. No i czasem jest tak, że faktycznie jestem w stanie od któregoś tam słowa, ale czasem jest też tak, że powiedzmy, no już to jest jakaś tam inna intonacja i chcę nagrać jakby większą część. Oczywiście wiem, że to też nie jest może dobra rzecz, bo wiem, że większość osób i tak na to nie zwróci uwagi, no bo jakby ja jako nagrywający wiem, że powiedzmy mogło to być nagrane inaczej, natomiast zawsze odbiorcy... No widzę efekt końcowy i ja wiem, że ten perfekcjonizm oczywiście nie jest w tym momencie najlepszy, ale no niestety ja tak mam z wieloma rzeczami, tak samo jak nie wiem, obrabiałem kiedyś zdjęcia i potrafiłem siedzieć nad jednym zdjęciem, nad nie wiem, jasnością zdjęcia i porównywać, czy to ta wersja jest lepsza, czy ta, i dopiero sobie myślałem, okej, no przecież osoba, która będzie oglądała to zdjęcie, widzi tylko efekt końcowy i efekt końcowy jest dobry i to jest ta najważniejsza rzecz, no ale wiadomo jak to, jak się coś tworzy, no to chce się, żeby to wszystko było perfekcyjne. Ładnie bardzo Darek napisał. Dziękuję Kamilu. Ładnie bardzo Darek napisał. Dzięki. Kamil mnie zaraził programowaniem, potem serce skradł mi Kacper, a na końcu stałem .NET deweloperem. Więc w sumie Darku, połączenie wszystkich kwestii. Ja mogę powiedzieć, że Kamila doskonale rozumiem, jeżeli chodzi o bycie youtuberem, bo u mnie z kolei było tak ciekawie, tylko pozwolę sobie jako prowadzący tak wspomnieć, że prowadziłem szkolenia przez długi czas na sali. Później okazało się, że przyszło to, co przyszło i musiałem prowadzić szkolenia przed komputerem właśnie takiej małej kamerki. No i cały czas sobie wyobrażałem, że tam po drugiej stronie ktoś jest, dopóki na przykład o godzinie 15:50 nie pytałem, jak tam jesteście? I odpowiadała mi głucha cisza. I wtedy stwierdziłem, że w sumie czy będę opowiadał te rzeczy do kamery, gdzie będę sobie wyobrażał, tak tam ktoś tam po drugiej stronie jest, czy faktycznie będzie ktoś po drugiej stronie, to będzie to tak, będzie to praktycznie to samo. No, Kamil, tutaj dostajesz mnóstwo tych, to już było. Agnieszka Jabłońska napisała, panie Kamilu, to prawda, że pan dobrze tłumaczy, oglądam kanał na YouTubie. Widzisz? Bardzo dziękuję, cieszę się. A jeszcze chciałem nawiązać do tego, co napisał Darek, że bardzo fajnie to pokazuje, że właśnie nasze kanały też się tutaj na YouTubie uzupełniają. Tak, i czyli też to, w żaden sposób ze sobą nie konkurujemy, dokładnie, tylko jesteśmy sobie kolegami. Tak, i tak. Nie, no, zawsze ja uważam, że tak to powinno działać, jakby rozwój każdego kanału zawsze wpływa na pozostałe. No bo właśnie tak jak powiedzmy Darek napisał, Darek mógł na przykład trafić do mnie, a dzięki temu trafił później też do was i powiedzmy w drugą stronę też to tak działa, że ktoś wpada na wasz kanał, później na przykład YouTube poleca mój film. Tak? Także... Ja mam fajną historię, Kamil, słuchaj. Dwa dni temu na Politechnice, nie? Skończyłem wykład, wychodzę i podchodzi do mnie takich trzech takich, wiecie, pretendujących programistów, takich młodziaków strasznie, nie? No i mnie pytają, jak się nazywa ten mój kanał na YouTubie, bo oni by mnie chcieli zasubskrybować, nie? No to ja im pokazuję, że no tak się nazywa. Subskrybują mnie przy mnie, nie? Tam trzech. Mówię, fajnie, mam trzech subskrybentów nowych. I się pytają, a jak się nazywa ten drugi kanał tego pana kolegi Kamila, nie? Ja mówię, no Kamil Brzeziński, coś tam, o to jego też zasubskrybujemy, a nie, jego już mamy, nie? I wszyscy trzej mieli. Ale to Kajetana albo mnie. Bardzo starzy, że studenci mówią na pan już.
Zawsze, zawsze proszę, tak, wszyscy po imieniu tak mówili. Bo... To jest duży problem w ogóle. Tak, tak, ja zawsze proszę o to, żeby mi mówić na ty. Tak. Dobrze, Kajetanie, przypominam, że mamy też, oczywiście są pytania z czatu, zaraz do nich przejdziemy, natomiast mamy też to pytanie takie wiodące, które się pojawiło, a mianowicie, zaraz muszę je znaleźć. Właśnie przypomnijmy. Jak to się stało, że usiadłeś przed szklanym obiektywem i zdecydowałeś się zostać youtuberem? Jak to się stało, że o jest? Dlaczego zdecydowałeś się zostać youtuberem, przekazywać swoją wiedzę? Jak wyglądały twoje początki też na YouTubie? Ja chyba trochę niestandardowo w stosunku do innych osób, bo ja zacząłem od YouTube'a. Nigdy wcześniej nie występowałem, w ogóle bałem się wystąpień. Pamiętam do dzisiaj, jak mnie brzuch bolał, jak nawet przed klasą na języku polskim musiałem zrobić jakąś prezentację, zazwyczaj dlatego, że po prostu byłem bardzo nieprzygotowany, ale to w ogóle było stresujące. I potem zawsze gdzieś tam próbowałem przełamać ten strach przed wystąpieniami publicznymi. W jednej firmie już prawie miałem wystąpić na jakiejś konferencji, ale ostatecznie przeszedłem do innej firmy, zanim to się stało i nie miałem tej możliwości. I w końcu tak naprawdę jak zaczęła się pandemia, to tak pomyślałem sobie, że tyle lat już się uczę programować, tyle już gdzieś tam się nauczyłem i fajnie by było właśnie zmienić trochę to postrzeganie senior deweloperów, które cały czas w niektórych kręgach pozostaje, że właśnie seniorzy nie chcą się dzielić swoją wiedzą, że jeszcze gdzieś tam czasami ciężko znaleźć, nawet w firmie, w której pracujesz, nie ma tego podejścia, że senior powinien być swego rodzaju mentorem dla juniorów, którzy przychodzą. Więc pomyślałem, że zostanę, że tak powiem, mentorem dla wszystkich i dlatego założyłem kanał na YouTubie. Trochę się bujam już. Nie, mówię, że fajnie, że mentorem dla wszystkich, tak zabrzmiało, wiesz. Tak. Wszystkie dzieci nasze są. Tak, właśnie tak mi się skojarzyło. No, a super, bardzo fajnie. Tak, i zaczęło mi to faktycznie sprawiać przyjemność. Natomiast pamiętam to samo, co Kamil wspomniał, że ja zacząłem od tego, że pomyślałem sobie, a będę taki fajny, jak na przykład Casey Neistat i będę nagrywał vlogi z miasta, nie? Więc oczywiście nie mam ani takiej fajnej deskorolki jak Casey, ani dronów, ani nic, po prostu wziąłem telefon, jak jechałem do pracy, to po prostu postawiłem przed sobą tą kamerę i idąc z metra do biura zacząłem coś nagrywać, zajęło mi to 3 dni. Bo drogę od metra do biura miałem krótką i stwierdziłem, że nie, dzisiaj się nie udało, jutro nie, dzisiaj się nie udało, dopiero trzeciego dnia nagrałem coś, z czego byłem lekko zadowolony i to postanowiłem wrzucić i tak to się zaczęło. No a potem zaczęły się eksperymenty, zmiany, nie z dworu, tylko nie z domu, tylko z samochodu i cały czas chyba szukam tego swojego miejsca. Natomiast faktycznie przełamałem tą wielką swoją obawę przed wystąpieniami. To jest super, super wieść. To ja mogę sobie pozwolić na takie jedno małe uzewnętrznienie się, a mianowicie zanim wszedłem na YouTube, oglądałem kanały wszystkich was trzech. To teraz poproszę Adamie, jakbyś mógł opowiedzieć o sobie, jak to się stało, że zostałeś youtuberem i że zdecydowałeś się wyjść naprzeciw światu i spotkać się z... na tym. O, masz kota. Super. Dawaj. Tylko się odcisz lepiej. Wiesz co, no u mnie to była taka historia, że... Kurczę, no trudno to wytłumaczyć tak naprawdę. Ja byłem w takim momencie, że byłem chyba wypalony zawodowo. Miałem podziurki w nosie tego C++a. Już nawet na to patrzeć nie mogłem. I ten Python się tak pojawił, wiesz, jakby taki na białym koniu wjechał Python, nie? I się okazało, że on jest taki super, że tu można w nim robić tak od strzała, nie? I ja pamiętam, że kiedy ja pierwszy program w Pythonie, który napisałem, to był generator haseł.
nie? Taki, co tam generował hasła. No, wczoraj robiliśmy generator haseł. To był pierwszy program, który ja napisałem i to jest śmieszne, bo ja ten program kiedyś pisałem w C++, nie? I pamiętam, że pisałem go w C++, to się tak męczyłem, no nie wiem, ładnych parę dni, odpaliłem tego Pythona i go tak klepnąłem go tak przypadkiem w pół godziny, nie? I tak siedzę i mówię, o Jezu, ale to jest piękne, nie? Nie no, trzeba to komuś pokazać. No, coś trzeba to komuś pokazać, nie? I to by też akurat tak się zbiegło z takim momentem, gdzie czytałem książkę Szafrańskiego, ale nie tą książkę o budżecie domowym, tylko tą książkę o tym, jak on został generalnie znany, nie? I tam tytuł Michał Szafrański z kanału Jak oszczędzać pieniądze, taki przypis tak. Tego. Dokładnie, natomiast książka się nazywała Zaufanie walutą przyszłości. I to była jego historia, jak on tam właśnie to zrobił, nie? I stwierdziłem, że ja też tak chcę i że to jest idealny pomysł, żeby się podzielić właśnie tym szczęściem tego Pythona, nie? Że tym, co ja odkryłem. I nie wiem, czy pamiętasz, ale właśnie on zrobił bloga, nie? Ja też zrobiłem bloga, tylko on tego bloga zrobił ładnych parę lat przede mną i tego mojego bloga to nikt nie chciał czytać, nie? I ja z tym blogiem tak siedziałem, tak sobie pisałem tego bloga, nikt go nie czytał. No i tak było smutno, nie? No bo tak, wiesz, pisałem sam do siebie, nie? Tam sobie potem pisałem sam komentarze, że jest fajnie i sobie odpisywałem, że dziękuję za bloga, ale to nie było do końca to. No i potem mi kumpel powiedział, że te blogi to już, wiesz, to już nie te lata, to nie jest 2000, nie? To może byś YouTube'a nagrał, nie? Mówię, no ja nie nagram. No i tak się zaczęło. Fajnie, super, super ciekawa historia z tym. No ja też, ja z kolei dużo oglądałem też youtuberów, to zawsze mnie tak jakoś kręciło, że chciałem spróbować i wyszło, że spróbowałem. Adix nas zapytał w międzyczasie, co sądzicie o nauce programowania w technikum, informatyk programista. Ktoś ma ochotę się wypowiedzieć na ten temat? No to Adam, zacząłbyś się uczyć, poszedłbyś do technikum, czy wybrałbyś liceum? Wiesz co, ja bym wybrał liceum, ale dlatego, że jestem leniem, a liceum jest krótsze niż technikum. No tak. Być może teraz jest lepiej, ale za moich czasów to było tak, że jeśli chciałeś nauczyć programować, to musiałeś to zrobić sam. Więc im więcej czasu wolnego, czyli mniej czasu w szkole, tym więcej czasu, żeby w domu coś naklepać, nie? Ale to jak wy myślicie? To ja tak. To może ja się też wypowiem. Pewnie, dawaj. Wypowiem się, chociaż nie wiem, co mam powiedzieć, więc nie znam się, więc się wypowiem, ale już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi mi o to, że jakby na to pytanie jest dosyć trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ja czasem też u mnie na kanale na to pytanie trafiam. A trudno jest odpowiedzieć z tego powodu, że przez tych kilkanaście lat, od kiedy skończyłem liceum, to widzę, że... No. Moja kamera. Aparat chyba... przegrzałeś. Chwilę, ale słychać mnie, tak? Słychać, to może spokojnie. Dobra, wyłączyć kamerę, żeby się nie przegrzała. Tak, ją wyłączyłem na moment, za chwilę ją włączę, jak będzie troszkę chłodniejsza, natomiast myślę, że mogę jeszcze powiedzieć, bo będzie słychać. To tak? Ta sama, co ja mam? Tak, to jest A6400 i okay. 40 minut ona działa, to dlatego, no ona możliwe generalnie... To. I wiesz co, ona się przegrzewa w sumie chyba jak jest podłączona faktycznie teraz tym kablem. Tak, to jest jak zupełnie się nie przejmuj. Dawaj. Dobra, to mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że właśnie kilkanaście lat temu, jak jeszcze ja chodziłem do liceum i wybierałem właśnie szkołę, to licea przeżywały jakby trochę taki swój gorszy okres. Bo było tak, że powiedzmy w czasach, kiedy pokolenie powiedzmy naszych rodziców się uczyło, szło do szkoły średniej, no to technika były wtedy na wysokim poziomie, one były takie szanowane. Później jakby lata 90. spowodowały, że nagle wszyscy zaczęli chodzić do liceum, wszyscy chcieli studiować i się okazało, że technika to bardzo mocno jakby podupadły w rankingach i panowało wręcz takie przekonanie, że no właśnie jak ktoś chce się, nie wiem, dobrze uczyć, jak ktoś się dobrze uczy, to musi iść do liceum. I ta technika, no to tak nie skupiały wtedy osób na wysokim poziomie. I wiem, że przez ostatnie lata to się zmieniło, że nagle się okazało, że znowu do technikum potrzeba jakby dużo punktów i znowu można tam trafić na osoby, które są bardzo ogarnięte i można się właśnie dużo technicznych rzeczy nauczyć. Z tym, że właśnie bardzo ciężko jest mi się wypowiedzieć, dlatego że jakby nie wiem, jaki jest poziom nauczania programowania w technikum, jak na czym dokładnie polega ta nauka programowania, bo powiedzmy też pamiętam, że któryś z widzów podsyłał mi program nauki w jego technikum, jakby z samego programu to wyglądało ok,
Tylko że ciężko właśnie było jakby wywnioskować, jak to wygląda w praktyce, jacy są nauczyciele, jak oni tę wiedzę przekazują, tak? Na pewno myślę, że warto spróbować, jakby też mieć, mieć w głowie to, że jeżeli się właśnie nauczymy w szkole choćby podstaw, no to już jest jakby fajny pierwszy krok i możemy do tego dołożyć coś jeszcze i coś jeszcze. I też zawsze zachęcam do tego, żeby włączyłem się z powrotem, żeby starać się zawsze coś jeszcze dokładać od siebie, no i żeby też właśnie patrzeć, na jakim poziomie jesteśmy. I też właśnie będąc techniką zastanowić się, czy chcemy studiować, czy nie, jak ta nasza nauka programowania ma wyglądać. Także ja bym tutaj tego nie wykluczał, ale też nie ograniczałbym się tylko do techniku, żebyśmy nie założyli, że jak już pójdziemy do technikum, no to po, nie wiem tam, ile się teraz w technikum, 3 lata, 4? 4, ale słuchajcie, mój sąsiad poszedł do technikum informatycznego. Mhm. To może ja go dorwę, słuchajcie, i się dowiem. Może się dowiedzieć. A technikum nadal teraz jest 4 lata, jak gimnazja ukrócili, skoro teraz jest liceum znowu 4-letnie. Ja nie wiem, ale to jak mogę, to też się wypowiem, bo to, co Kamil powiedział i teraz, żeby też nie wyszło, że hejtuję studia, na których sam byłem, to powiem tak, że to wszystko zależy też od sytuacji, moim zdaniem. Jeżeli człowiek ma czas, to znaczy nie ciśnie go do tego, żeby zacząć pracę, to polecam pójście do liceum i na studia. Ale na studiach studiować, a niekoniecznie się tak bardzo uczyć dużo, tylko poznawać ludzi, zdobywać kontakty, gdzieś tam łapać, a no właśnie, czyli technikum teraz 5 lat, o kurde, to jak studia. Ale właśnie, czyli na studia pójść po to, żeby złapać tą dużą też otoczkę takiej społeczności programistów potem, która może procentować na przyszłość. Natomiast jeżeli kogoś ciśnie na to, bo ma taką sytuację na przykład w domu, ma sytuację rodzinną taką, że musi zaraz zacząć pracować i może go po prostu nie być na przykład stać na to, żeby pójść na studia, na spokojnie sobie posiedzieć tam, pouczyć się, pobawić, poimprezować, to wtedy moim zdaniem to technikum jest super, bo po tych w tej chwili 5 latach masz już jakąś wiedzę, masz już w międzyczasie też dobrze jest robić to, co my prawdopodobnie robiliśmy na studiach, czyli douczaliśmy się gdzieś tam po godzinach tego, żeby jednak ten fach jakiś tam złapać i po prostu po skończeniu technikum iść do roboty i zaczynać swoją karierę. Tak, znaczy też ważne, jeszcze powiedzieć, że wszystko jakby bardzo dużo zależy od nas samych, jakie mamy podejście, bo jeżeli faktycznie ktoś ma takie podejście, że po prostu pójdę do szkoły i zobaczymy, co będzie, to nieważne, jaka to będzie szkoła, jacy będą nauczyciele i z jakimi osobami będziemy w tej szkole, no to będzie pewnie średnio. Natomiast jeżeli ktoś ma takie podejście, że okej, mam teraz właśnie 5 lat szkoły, chcę się nauczyć i się postara, no to jest duża szansa, że faktycznie po tych 5 latach człowiek będzie już naprawdę miał spore doświadczenie. Więc jakby wszystko zależy od nas. Ważne jest to, żeby już właśnie od tego, powiedzmy, nawet młodego wieku mieć takie podejście, że wiem, czego chcę i chcę się tego nauczyć. Bo tak naprawdę nikt za nas wiedzy do głowy nie wbije. Oczywiście dobrze jest, nie wiem, właśnie mieć dobry kurs, mieć, jeżeli ktoś ma taką możliwość, mentora, ale nikt nie nauczy się za nas. Jakby koniec końców, to my siadamy przed tym kursem, czy my siadamy przed otwartym IDE i to my piszemy kod, więc jakby ja to zawsze mówię, że powiedzmy tylko w jakimś takim niewielkim stopniu można komuś pomóc w nauce programowania. Też nie mówię, jakby, że to, nie chcę takich udawać jakiejś takiej fałszywej skromności, ale zawsze też jak dostaję to komentarze, że na przykład ktoś mi dziękuje, że zmotywowałem go do nauki programowania, że mój kanał mu pomógł w nauce programowania, no to ja zawsze mówię, okej, no cieszę się z tego powodu, no jakby to mnie też mega motywuje, ale ja też wiem, że ta osoba jakby 95% pracy wykonała sama, tak? Ja mogę tylko dać jakąś cegiełkę, tak? No bo żaden jakby w sensie, nic co przekażemy, jakby nie zastąpi i tak tej pracy, którą musimy wykonać sami, bo właśnie możemy z kimś spędzić na przykład, nie wiem, 50 godzin, jeden na jeden, ucząc kogoś, ale do tych 50 godzin trzeba dołożyć jeszcze 500 pracy własnej, żeby to miało faktycznie sens, żeby był taki końcowy sukces. No.
A no jeszcze chciałem powiedzieć, że generalnie też cieszę się, że faktycznie w Polsce nastąpił powrót do tego, do techników, że one zaczęły wracać, bo też mnie to zawsze zastanawiało, ale był taki trend właśnie, że jakby było tak, że było podejście takie, że każdy musi studiować, nieważne w zasadzie co, już nie będę wymieniał może kierunków studiów, ale no było trochę takich kierunków studiów, po których ciężko było sobie wyobrazić, że można mieć pracę, bo jeżeli powiedzmy jest 5 ofert pracy, a kończy studia 1000 osób, no to ciężko tutaj o sukces, a jakby było takie odejście właśnie od tych zawodów technicznych i fajnie, że jakby to wraca, że ludzie zdali sobie sprawę, że jakby właśnie no nie każdy musi koniecznie, nie wiem, być magistrem, bo może właśnie skończyć, nie wiem, technikum elektryczne i być świetnym elektrykiem i sobie super radzić, bo to był problem też myślę wielu zachodnich krajów, że tam po prostu zaczęło w pewnym momencie brakować specjalistów, bo każdy chciał studiować, a ludzie zapomnieli o tym, że tak naprawdę właśnie twarda wiedza to jest to. No ale w programowaniu też właśnie twarda wiedza jest najważniejsza, nie? Zdecydowanie tak. No. Pewien minus, że nikt ci wtedy nie powie panie inżynierze, ale no. nawiązując do Łodzi, ale tutaj Huemai napisał, jestem po technikum bez żadnych studiów i pracuję jako DevOps. Technikum dało mi podstawy sieciowe, a przede wszystkim nauczyło mnie logicznego myślenia. Ja myślę, że to, co jest istotne też, jeżeli chodzi o w ogóle technika czy o tego typu szkoły, to to, że w liceum też nikt cię nie nauczy programowania, wręcz informatyka w liceum często będzie się opierała o jakieś tam wciąż jeszcze granie w Counter-Strike'a czy robienie jakichś innych takich tego typu rzeczy. Niestety, wciąż to często w naszych szkołach tak wygląda. Natomiast jeżeli pójdziesz do technikum, to tak naprawdę ktoś ci będzie miał ten bat nad głową. I to też jest ważne, myślę, w nauce programowania, żeby ten bat mieć, bo my tutaj jesteśmy jakimś tak przykładem częściowo, że można się nauczyć samodzielnie programowania, że można sobie samodzielnie ten czas jakoś to nauczanie zorganizować, przygotować sobie jakiś program, zrealizować go i potem te wiedzę wykorzystywać w pracy. Natomiast wciąż trzeba pamiętać o bardzo dużej grupie osób, które mają duży problem z tym, żeby ten plan sobie ułożyć, żeby później ten plan realizować. I myślę, że taka szkoła jak technikum, gdzie musisz codziennie do niej chodzić i się uczyć, też jest czymś, co ci może pomóc tym i możecie też zmusić po prostu do tego, żeby to zrobić. Więc myślę, że to, że jeżeli pójdziesz do technikum właśnie i czy w ogóle zaczniesz uczyć się szybciej programowania i szybciej zdobędziesz ten taki bat nad głową, który będzie ci mówił ucz się, to też będzie ci lepiej po prostu. Tak po sobie pomyślałem. Jezu, i cisza zapadła. Nie, ja się z tym zgadzam i generalnie ważne jest to, że faktycznie mamy taką motywację do tego, żeby właśnie tworzyć jakieś projekty, bo jak jesteśmy w szkole i mamy do zrobienia projekt, no to nie da się przed tym uciec, więc nawet jak jesteśmy leniwi i nie potrafimy sobie zorganizować dobrze czasu, bo no to jest trudne, ja też jakby się bardzo długo uczyłem, jakby też dużo kanał mi dał w ogóle, jeżeli chodzi o moją organizację pracy, bo kiedyś było tak, że no to wyglądało średnio, no to właśnie idąc do szkoły, jeżeli mamy tam właśnie przykład technikum 5 lat, czy studia 3,5 roku, no to nawet jeżeli jesteśmy leniwi, nie potrafimy sobie organizować pracy i naszego czasu, no to siłą rzeczy czegoś się nauczymy, bo to naprawdę trzeba by się postarać, żeby po 3,5 roku studiowania czy po 5 latach szkoły nie potrafić kompletnie nic. Choćby podstawy człowiek już ma, także uważam, że to jest generalnie dobry kierunek. Słuchajcie, ja się będę musiał zbierać, bo mnie obowiązki jeszcze rodzinne wyzywają. Nie ma sprawy. Bardzo Ci dziękujemy za obecność. Też dziękuję i bardzo chętnie będę wracał na kolejne. Tak. Tu jeszcze tylko póki jest Kamil, to jedną informację chciałem zaznaczyć, bo Rafał tutaj określił, dorzucił taki komentarz, gdzie on jest, że czyta Twoją książkę i bardzo mu się Twoja książka podoba, więc możesz z racji tego, że już się zwijasz, to jeszcze możesz dwie minuty autoreklamy, dobra, dwie minuty przesadziłem, 20 sekund autoreklamy, bo to czas reklamowy drogi, to jedziesz. No, to będę bardzo szybko. To bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz. Dwie książki są dostępne obecnie u mnie, jest to Roadmapa Programisty i Programista Dzisiaj. To są takie dwie książki, które się uzupełniają, bo w Roadmapie Programisty mówię o tym, czego, kiedy i dlaczego się uczyć, czyli właśnie jak ktoś za bardzo nie ma planu, nie wie czego się uczyć, no to tam znajdzie informacje na temat zagadnień, które warto poznać, takich zagadnień ogólnych, bez jakby nastawienia na konkretny język programowania, bo to też jest coś, o czym niektórzy zapominają, że warto mieć taką wiedzę ogólną, natomiast powiedzmy, nie wiem, sieci, baz danych, czy ogólnie nie wiem, wzorców projektowych, dobrych praktyk w programowaniu, to tego typu rzeczy tam są. W programiście dzisiaj z kolei mówię o tym, skąd się uczyć, czyli przedstawiam różne źródła, skąd można się uczyć. I te książki będą aktualizowane, właśnie tam kajeta na kanału jeszcze nie uwzględniłem, ale będą aktualizacje, także
Będą. W najbliższej aktualizacji ten kanał również się pojawi. O Adamie dziękuję i bardzo. O Kacprze napisałem. No i tam są podzielone właśnie jakby na różne kategorie, bo są i kanały na YouTubie, i są serwisy z nauką, gdzie możemy się uczyć. Są takie serwisy z nauką interaktywną, także każdy może znaleźć coś dla siebie. No, super. Jeżeli chodzi o Pytona, to też polecam tutaj PyStart. Kacpra, miałem okazję zapoznać się z tym już przy okazji pierwszej edycji. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Super. Bardzo ci dziękuję. Także... Co prawda spędziłeś więcej niż te 20 sekund, które ci dałem, ale wspomniałeś o PyStarcie, więc faktury jednak nie wystawię, już tak. Już anuluję. Bardzo dziękuję. Tak, już właśnie jak już mówiłem, to mówię, dobra, to jeszcze muszę PyStart na koniec powiedzieć, nie? Żeby... Tak. No, ale nie, szczerze polecam. No ale super. Jak jesteście tutaj u Kacpra i u Adama, to wiecie, co i jak wiecie, że robią dobry content. Dobra, pewnie. To ja się dobrze zbieram. Dzięki Kamilu, wszystkim. Bardzo dziękujemy. I... Łapki w górę dla Kamila. Cześć Kamilu i do zobaczenia w przyszłości. Dzięki, do zobaczenia, pa. Pa. Dobra. Umiał wyjść, to nie trzeba go wykopywać. Kajetan, zostałeś wezwany do tablicy automatycznie, zupełnie nikt tego nie planował. Tak sobie pomyślałem, wiesz, dzisiaj jak tak słucham waszej rozmowy i ta rozmowa jest bardzo mi się podoba. Widzów też przybywa, co też jest bardzo miłe, bo widzę, że ten licznik cały czas idzie do góry. To sobie pomyślałem, że kiedyś mi powiedziałeś taką rzecz, wydaje mi się, że to ty, że robienie własnego podcastu to jest super sprawa, bo wystarczy zaprosić fajnych gości i tak naprawdę content robi się sam. I dzisiaj to tego doświadczam bardzo. Jest mi strasznie z tego powodu miło i bardzo chciałem wam, jeszcze póki Kamil poszedł, a mam nadzieję, że ten moment może wysłucha później, jak będzie się zastanawiał, co się działo, jak poszedł, to bardzo chciałem wam serdecznie podziękować z tego miejsca, że zdecydowaliście przyjść i tutaj uświetniać to spotkanie. I moment temu rozmawialiśmy jeszcze o bardzo ważnej cesze, a mianowicie wspominaliśmy o tym, że jeżeli, wezmę się w lewo, że jeżeli ktoś myśli o tym, żeby być programistą, to technikum jest dobrą opcją, z tego względu, że zmusi go do tego, zmotywuje go do tego, żeby siedzieć te godziny i uczyć się programowania. I tutaj chciałem was zapytać o to, jak wy uważacie, czy w ogóle, jeżeli chodzi o bycie programistą, to uważacie, że zawód programisty to jest praca, którą polecilibyście komuś innemu? Jeżeli mielibyście tę pracę komuś innemu polecić, to jakie taka osoba musiałaby mieć cechy charakteru? Czy to jest coś, co każdy może wykonywać? Czy na przykład potrzebuje ten ktoś właśnie jakieś tam cechy charakteru konkretne mieć, żeby móc tę pracę wykonywać? I że Adama chwilę nie było, to zachęcam cię, Kajetanie, żebyś nam powiedział swój punkt widzenia, przedstawił. Dobrze, chętnie. Właściwie... Ktoś mi ostatnio nawet zadał już to pytanie i zacząłem się zastanawiać, bo czasami mówię o tym, że właściwie każdy mógłby zostać programistą, bo to nie jest jakiś wielki rocket science, tak jak już się tego nauczymy i tak jak ktoś zaczyna, to może wydawać mu się, że robimy nie wiadomo co, gdzieś tam naklepiemy troszkę na klawiaturze i wychodzą jakieś piękne strony. Ale trzeba przyznać, że jest to ostatecznie praca taka dosyć powtarzalna i jak pracujemy na etacie, to nagle się okazuje, że po pewnym czasie potrafi dopaść nas rutyna, potrafi dopaść nas jakieś wypalenie związane z danymi projektami, więc czy każdy może zostać programistą? Uważam, że nie. Dlaczego? Ze względu na to, że nie każdy jest w stanie wysiedzieć tyle na tyłku przed komputerem. I to nie jest żart. To faktycznie wiem po prostu, że niektórych nosi. Niektórych nosi, niektórzy potrzebują tego, żeby porozmawiać z tym, z tamtym, przenieść to, przesunąć tamto i tak dalej. No a to nasze biurko czy ten monitor, no ile razy w ciągu dnia można przesuwać, żeby się nie znudziło, więc trzeba faktycznie być taką osobą, która będzie w stanie wysiedzieć te 8 godzin przed komputerem codziennie. I no to jakby bardzo często wiąże się, jeżeli nie zadbamy o różne rzeczy, może się potem wiązać z różnymi problemami. Natomiast to jest na pewno coś, co trzeba mieć w sobie, taką
czasami cierpliwość do tego, żeby nie denerwować się, jak po raz piąty w ciągu danego dnia nie rozumiemy, dlaczego nasz kod nie działa, po czym zaczyna działać i nadal nie rozumiemy, dlaczego. Tak. I no to są czasami. Jedyne, co przez wiele lat powtarzałem i chyba nadal się tego trzymam, że jednak potrzeba takiego troszeczkę umiejętności myślenia abstrakcyjnego. Czyli właśnie jak na przykład wchodzimy w języki obiektowe, to ja zresztą sam pamiętam, że na samym początku miałem problem z tym, żeby zrozumieć, czym właściwie jest ten obiekt i co to właściwie jest i dlaczego jak wpiszę to albo tamto, to nagle mi się tu pojawi albo się nie pojawi. Czasami jak się bawię CSS-em, to nadal nie rozumiem, dlaczego coś się pojawia, coś się nie pojawia, ale to jest zupełnie inna kwestia. Ale faktycznie potrzeba jakiegoś takiego myślenia abstrakcyjnego właśnie, żeby sobie też niektóre rzeczy potrafić rozbić na taki schemat, na ten algorytm tak zwany, czyli jak mamy aplikację, którą Kasper razem pisaliśmy, właściwie ty pisałeś w C-Sharpie do tego, żeby przenieść zdjęcia do odpowiedniego katalogu i filmy do innego katalogu. Jakby ręcznie jesteśmy w stanie to sobie bez żadnego problemu wyobrazić, jak to zrobimy, po prostu zaznaczymy i przeniesiemy, tak? A trzeba zrozumieć i trzeba umieć sobie przetłumaczyć to, w jaki sposób maszyna miałaby to zrobić. Gdybyśmy byli maszyną, jak ona by to zrobiła? I jak się nauczymy takiego myślenia, to potem już pewnie pójdzie z górki. Też tak myślę. W sensie ja wierzę w to, że każdy może być programistą tak naprawdę i to, że nie jest, wciąż to wierzę, ale to, co powiedziałeś o tych godzinach przed komputerem, to się z tobą zgadzam. W sensie, co prawda jak pracujesz na Windowsie, to możesz bez wstawania przed biurko otwierać okna, zamykać okna, ale bo Linux jest like wigwam, no Windows, no gates, only Apache inside, ale myślę, że coś w tym jest, że to jak najbardziej, to jest pewne ograniczenie. Adamie, widzę, że sobie wybrałeś pytanie. Jeszcze się odcisz, żebyśmy mogli z tobą porozmawiać. Wybrałem, ale myślałem, że wy pociśniecie pierwsi, bo ja zacząłem się nad tym zastanawiać, nie? Więc no. Swoją pierwszą pracę na etacie, gdzie miałem pracodawcę, a nie robiłem tam coś, wiecie, to nie, dostałem... Dobra, może zacząć od tego, okej. Okay. 23 chyba, czy 22 jakoś tak, to był pierwszy raz, kiedy pracowałem na etacie. Mhm. I to było już na studiach, tak, wtedy? To było na studiach, no. Okej. Okay. Było na studiach i mi się tam trochę poślizgnęła noga na studiach i miałem powtarzanie semestru, więc stwierdziłem, że jak i tak mam dużo wolnego, to sobie znajdę robotę. Wcześniej to swoją pierwszą pracę to jest to, ale pierwszy hajs, słuchajcie, jaki zarobiłem na programowaniu, napisałem jakiś mini programik dla kolesia, który grał w Tibie i on mi za to zapłacił wtedy, pamiętam, 30 zł. Mm-hmm. A gdzie znalazłeś to zlecenie? Kumpel mnie zapytał, czy takie coś się da zrobić. Byłem w niebo wzięty, nie? Pewnie, że się da, nie? Że ja mam takie coś, że ja bardzo lubię, jak ludzie używają czegoś, co zrobię, więc to jest miłe uczucie. To jest wczoraj podczas streama, kto nie był, to zachęcam do obejrzenia. Właśnie wspominałem o byciu superbohaterem, że programista to jest taki superbohater, który może ludziom pomagać, rozwiązywać ich problemy. Okej. Okay. Wyrwę się przed szereg, widzę, że Kajetan chwilę coś robi, więc ja mogę powiedzieć, że ja dostałem pierwszą pracę w wieku lat 17, to była praca na etacie i programowałem wtedy, to była druga klasa liceum, bo jestem z listopada, więc akurat jeszcze nie byłem pełnoletni, ale już mogłem pracować i to były drobne zlecenia w PHP-ie. Pracowałem wcześniej jeszcze, robiłem takie po prostu fuchy dla tej osoby, wykonując jakieś drobne zmiany na stronach różnych, którymi ta osoba zarządzała. No i to były czasy, gdzie najniższa krajowa to było 749 zł netto, czyli tam nie wiem ile brutto, to pewnie może się zmieniało. I po prostu mi powiedział, że słuchaj, tych godzin jest tyle, że to wychodzi praktycznie tak, że jak cię zatrudnię na umowie o pracę, to będziesz miał pewność, że zawsze będzie praca, a ty będziesz miał czas zarezerwowany i tak dalej, i tak dalej. I to była moja pierwsza praca, za taką stawkę, pamiętam, wtedy pracowałem. No i potem to też mi dało trochę doświadczenia, też do takiego freelancerowego, żeby pracować jako freelancer i po prostu sobie dorabiać i pracować i freelancerowałem. Tak to ze mną było. No i potem praca na etacie, no to trochę później przyszła, ale to już nie pamiętam. Kajetan, u ciebie po studiach? Nie.
Właśnie nie, ale bo mówiłeś, że coś robię, a ja liczyłem. Musiałem szybko wejść na LinkedIna, zobaczyć, jaką pierwszą pracę wpisałem, potem dodać te, których nie wpisałem na LinkedInie i wyszło mi, że miałem 22 lata, jak zacząłem swoją pierwszą pracę. Okej, okay. I co to było? Byłem specjalistą od SEO. Okay. I PHP deweloperem. Przez całe okay. 3 miesiące, a potem zmieniłem na C-Sharpa. Okej, okay. rozumiem. Dobra, a jeżeli chodzi o to pytanie, które powiedziałem wcześniej, Adamie, to też nie odpowiedziałeś mi na nie, to może wróćmy do tego pytania. A propos, czy zawód programisty to praca, którą polecisz komuś innemu i jakie osoby, cechy charakteru ta osoba musi mieć? Wypowiesz się przed nami, przed milionami słuchaczy? Wiesz co, to jest trudne pytanie. Tu dziś w ogóle była taka adnotacja, że o zobacz ta, że macie panowie jakieś wrażenie, że bycie programistą staje się być bardzo sexy zawodem. Mhm. To mnie zaciekawiło, nie? Mogę się wtrącić, przepraszam, ty no z tym dawaj, sexy dawaj, zawodem, bo ostatnio u mnie na Discordzie ktoś opowiedział, chyba nawet ta osoba jest dzisiaj na live, że gdzieś w telewizji jest jakiś program, w którym pani Doda Dorota wybiera swojego przyszłego wybranka i uwaga, wybrała informatyka. Znaczy wie co robi, ona wie co robi. Więc tak, a propos sexy zawodu, to widać, że tak, programiści będą kolejnymi tymi, co na plaży siedzą i ratują, ratownikami. Jak ratują, to lifeguard. O tak, tak. Okay. Znaczy z tym sexy to bym nie przesadzał, nie? Bo to jest chyba mega nudna praca, tak mi się wydaje, dla osób z zewnątrz. Ale sexy, czyli popularna, tak to rozumiem, a to mi się wydaje, że to jest zwykła podaż i popyt. No. Jest mnóstwo roboty, nie ma ludzi, żeby ją zrobić, więc dobrze płacą, tyle. Tak, zdecydowanie tak, jest to też prawda. Ktoś mnie ostatnio zapytał, napisał mi w mailu, że chce się uczyć, że chce przyjść na PyStart, też dlatego, że chce się dowiedzieć, dlaczego tym programistom tyle się płaci. I mi się wydaje, że po części to też wynika z tego, że to jest kwestia rozwiązywania problemów i że owoc naszej pracy tak naprawdę jest formą dosyć dobrego ulepszenia świata. Jeżeli robimy coś, co jest pożyteczne, a nie niszczymy, hakujemy, to myślę, że to jest główny powód, bo jaki inny? Macie pomysł? Coś byście dodali, jeżeli chodzi o to, dlaczego programiści tyle zarabiają? Z czego to wynika? Bo nie jest to praca szkodliwa aż tak bardzo, jak praca naprawdę, nie wiem, jakiegoś górnika. Nie jest to praca też na tyle trudna, bo doświadczenie uczy, że po kilku godzinach bootcampów, na przykład takich jak PyStart, można po kilku bootcampach można taką pracę znaleźć. Więc z czego wynika to, że tyle się programistom płaci? Ja wolę się nie... Znaczy ja nie wiem, ale cały czas mam nadzieję, że ta bańka, o której mówią, nie pęknie. Okej. Nawet jak pęknie, to nie u nas, także spokojnie. Wiem, że za granicą jest tak, że jeżeli chodzi o pracę programisty, to przepaść, po prostu nie ma przepaści. Jest płaca programisty, jest dużo bardziej, jest oczywiście lepsza i tak czy siak, ale jest dużo, dużo bardziej zbliżona do innych stanowisk niż u nas, bo u nas tak naprawdę, no, wydaje mi się, że każdy programista już na stanowisku juniorskim tak naprawdę zarabia więcej niż taki człowiek, który robi, w cudzysłowie powiem, poważne rzeczy, nie? Znaczy wiesz, to tak by trzeba by wyjść od tego, no bo zobaczcie, jeżeli oni są w stanie płacić nam tyle, nie, to pomyślcie, ile oni zarabiają, ile tam na górę jest hajsu do podziału, to jest to pytanie. Myślę, na że to pewno. Są takie zyski, że my sobie nie wyobrażamy, nie, my się tutaj cieszymy, że mamy tam, nie wiem, 10, 20, ileś tam tych tysięcy, ale koniec końców tam na górze to jest taki tort, że to wiecie. Mhm. To jest na pewno prawda. No ale to też kwestia tego, że wiesz, że wszystkie serwisy internetowe, które my tworzymy, tyle zarabiają, bo korzystają z nich tyle osób i tyle pieniędzy w nich zostawia, więc to też jest, mówmy, internet jako przyszłość pewna, z tego to wynika. Ale wciąż uciekasz od pytania, a ja cię tutaj będę gonił. Jakie cechy charakteru musi mieć ten człowiek, któremu polecisz programowanie? Wiesz, to jest trudne pytanie, bo... Też mówiłeś.
Ja jestem takim dziwnym człowiekiem, że ja czasem mam taki okres w życiu, że lubię sobie tak posiedzieć w ciszy, wiesz, wypić sobie herbatkę i tam popatrzeć te kody i tak dalej, i tak dalej. A czasem mam takie okresy w życiu, że bym sobie, nie wiem, tam wiesz, pospotykał się z ludźmi, pogadał, pouzgadniał, porysował jakieś wykresy i w zasadzie co chcę, to robię. Więc tutaj jakby dla introwertyków i dla ekstrowertyków coś się znajdzie na pewno. Mhm. Tutaj Daniel Peski dodał taki, że programistom płaci się za wiedzę i umiejętności, ponadto produkt, który tworzą, usprawnia pracę wewnętrzną bądź stanowi podstawę kontaktu z klientem przynoszącą firmie ogromne zyski. I tu się absolutnie zgodzę, bo tak naprawdę no, my tworzymy oprogramowanie, które tak naprawdę częściowo wypiera pracę ludzi albo je ułatwia. I jeszcze powstała taka dyskusja, którą też warto byłoby tutaj wyciągnąć, a mianowicie, że informatyka jest szersza, na przykład sieci, i Jam Ludzki dodał, że właśnie, a ludzie skupiają się tylko na programowaniu. To jest zdecydowanie też prawda. My nie wykluczamy tutaj innych rodzajów wykonywanych prac, natomiast o tym, na czym mamy największe, możemy najwięcej powiedzieć, to jest właśnie programowanie i z tego powodu też to programowanie nam zajmuje tyle czasu naszej dzisiejszej rozmowy. Okej. Okay. I myślę, że godzina 10 to już jest dobry czas taki, żeby powoli kończyć. I w ramach tego mam jeszcze trzy rzeczy do zrobienia. A mianowicie pierwsza rzecz do zrobienia to jest Kajetan. Znaczy, to jest pytanie do Kajetana. Kajetanie, twoje pytanie brzmi tak. Twoje rady dla osób, które chcą zostać programistami i najlepiej wybierz jedną taką najbardziej złotą. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, tutaj dobija się ktoś, kto pyta też o twojego Blazora, więc możesz jeszcze też wykorzystać 20 sekund autoreklamy na Blazora. Oczywiście. To zacznę od tego i o rady. Trzeba być cierpliwym. To nie jest tak, że kupimy sobie kurs u Kacpra, czy u mnie, czy u kogokolwiek innego i ten, po pierwsze, ten kurs sam się przejdzie, że tak powiem, a po drugie, że, bo to jest też problem często, jak ludzie zaczynają się pytać, ile mój kurs trwa? No i zawsze im odpowiadam, że będzie trwał tyle, ile będziesz go przerabiać, a musisz go przerobić bardzo dobrze i bardzo sumiennie, żeby faktycznie czegoś się nauczyć, więc dla jednego to będą 3 miesiące, dla innego to będzie rok, ale trzeba poświęcić tych godzin odpowiednio dużo i będą takie dni, że będzie ci absolutnie nic nie wychodzić, że będziesz patrzeć na kod i będzie tak, że myślisz, że wszystko powinno działać, a nie działa, albo widzisz, że coś nie działa, ale nie masz pojęcia dlaczego. I taka rada, jak się zatniesz, a zatniesz się na pewno, to zostaw to, idź dalej i następnego dnia wróć do tego problemu, bo nie wszystkie problemy da się od razu rozwiązać, nie wszystkie problemy będziemy rozwiązywać w tej chwili. Po to często w różnych firmach pracujemy w sprintach dwutygodniowych, czy tygodniowych, czy trzytygodniowych, żeby mieć też czas na to, żeby różne problemy rozwiązywać w jakimś szerszym ujęciu czasowym. Więc czasami warto się z danym problemem przespać, warto przemyśleć gdzieś tam na chłodno, pójść się przewietrzyć przez chwilę i wtedy jak dostaniemy strzał ze świeżego powietrza, to zupełnie inaczej możemy spojrzeć na sprawę. Także kończąc ten przydługi wywód, moja złota rada to przede wszystkim cierpliwość i nie zrażanie się takimi wstępnymi niepowodzeniami. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę nauczyć się frontendu w dotnecie albo w ogóle dotneta, to zapraszam szkoła.dotneta.pl, a najlepiej szkoła.dotneta.pl/live i też za tydzień będziemy się spotykać na YouTubie na żywo i sobie pokodujemy trochę właśnie w Blazorze, trochę w WebAPI. Dziękuję. Ja wiem, że Kajetan też ma swój serwer Discord, natomiast jeżeli szukalibyście kontaktu do Kajetana, to myślę, taki najprostszy kontakt to jest też wejście do nas na Discorda i tam też jest Kajetan, czyli dokładu.defu/Discord. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. I Adamie, to samo pytanie, jeżeli możesz nam powiedzieć o taką radę dla osób, które chciałyby zostać programistami, w tym jedna złota rada i też 30 sekund reklamowych dla ciebie. 30 sekund reklamowych?
To zacznę od najpierw tego. Najpierw złota rada. Dobra, to dawaj. Zacznę od tego, bo ja teraz robię taką akcję Pogadaj z Adamem i na www.getitjobs.pl/pogadaj jest jest newsletter, możesz się zapisać, tak, formularz i wtedy możemy sobie pogadać przez telefon. Ja do was dzwonię i gadam z ludźmi. To jest mega super, słuchajcie, ja teraz codziennie z kimś gadam przez telefon i tam są mega dużo różnych dziwnych ludzi, którzy mają różne zawody i chcą tą pracę zmienić. I jaka jest moja rada złota, jeśli chodzi o zmianę pracy? To jest taka, żeby może nie fiksować się na żadnym języku, bo język programowania nie ma znaczenia, jeśli chcesz zmienić. Wybrać sobie coś łatwego na początek. Na przykład Pythona. Na przykład Pythona albo JavaScripta, którego nie umiem, ale to myślę, że jeden z tych dwóch, nie? Jeden z tych dwóch jest chyba spoko pomysłem. I po prostu to zrobić, słuchajcie, bo znam dużo ludzi, którzy jakby nie wierzyli w to, że się da, nie wierzyli w to, że potrafią, a już pracują. Więc myślę, że jest mega duża grupa ludzi, która tak sobie, wiecie, jak to u nas w Polsce siedzi i tak sobie myśli, no inni to mogą, a ja to nie mogę, nie? A prawda jest taka, że to jest dużo, dużo prostsze niż się wszystkim wydaje. To jest moja rada, żeby się nie bać. Też tak myślę i to tutaj podsumowując, na pewno cierpliwość i odwaga to są dwie złote rady od was. Ja wam jeszcze życzę jednej rzeczy, a mianowicie szczęścia i wytrwałości i takiej wiary w siebie, z tego względu, że mam wrażenie, że często dużo takich adeptów programowania, nawet jeżeli coś robi do szuflady, to nie próbuje chodzić na rekrutację, bo uważa, że jeszcze nie są do tego gotowi, albo to jeszcze nie jest dobry moment na to, żeby rozpocząć staranie się o pracę. A ja myślę, że to jest wcale nie jest tak, że ty musisz iść do firmy raz, tylko możesz do tej firmy pójść raz, a drugi raz pójść za rok i możesz tak naprawdę sobie dzięki temu też wyrobić, nauczyć się tego, jak w ogóle się rekrutować i jak takiej pracy szukać. Więc ja was wszystkich zachęcam serdecznie do tego, żebyście właśnie mieli odwagę, żebyście próbowali, żebyście starali się i żeby wam wychodziło. A no i kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Amen. Czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać może? Albo może macie jakieś pytanie, widzicie na czacie, które chcielibyście odpowiedzieć? A jeżeli nie, to możemy powolutku sobie zmierzać do łóżek, bo to już 21:46. Tak, ja bardzo chcę do łóżka właśnie. Dobrze, to bardzo serdecznie w takim razie dziękuję wam za dziś. Przypominam, że jeżeli macie jeszcze pytania, to jest nasz serwer Discord, dokodu.dev/discord. To jest pierwsze przypomnienie. No i drugie przypomnienie standardowe jest takie, że PyStart wystartował, więc jeżeli akurat oglądasz ten film teraz, razem z nami jesteś na live, zachęcam do tego, żeby wejść na pystart.pl i zobaczyć, co tam jest dla ciebie, co tam dla was przygotowaliśmy za linką. Natomiast jeżeli oglądasz ten film, czy słuchasz tego filmu już po czasie, to na pewno jest też tam formularz, na który możesz się zapisać i na listę oczekującą i o najbliższym terminie też ci powiem. To dziękuję wam. Pa, pa. Pa. Dzięki.